Prawie dobę trwała akcja strażaków na składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich. W środę po południu wybuchł tam pożar. W tej chwili już nie prowadzimy działań stricte gaśniczych, ale bardziej takie dogaszanie. Dogaszanie pojedynczych zarzewi ognia i przelewanie całego tego pogorzeliska przy jednoczesnym przerzucaniu, przy użyciu takiego ładowacza z miejsca na miejsce i dokładnym przelewaniu całego pogorzeliska. Na miejscu z ogniem walczyło kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Akcja była trudna, bo ogień zajął obszar o wielkości 3000 m2, a będące w pobliżu zakładu hydranty podawały za mały strumień wody. Przyczyny pożaru nie są znane. Niepokój mieszkańców i urzędników wzbudza jednak fakt, że to trzecie tego typu zdarzenie w ciągu ostatnich lat. Dla nas wysoce niesprawiedliwe jest to, że mieszkańcy naszego miasta są karani mandatem 500-złotowym za spalenie kubła śmieci, gdzie w tym samym czasie na terenie naszego miasta ktoś prowadzi działalność, co roku doprowadza do sytuacji takiej, w której podpala się kilka tysięcy, czy zapala się kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy ton śmieci i nie ponosi żadnych konsekwencji, pomimo tego, że dym z tego pożaru był widoczny 30 km dalej. Władze Siemianowic Śląskich dziś rano złożyły zawiadomienie do prokuratury. Zgłaszają w nim, że mogło dojść do narażenia zdrowia i życia mieszkańców Siemianowic Śląskich. Przeprowadzane przez Urząd Miasta kontrole wykazały, że ogrodzenie wokół zakładu było niepełne, co sprawiało, że na teren składowiska mogły się dostać osoby postronne. Instalacje przeciwpożarowe były niewystarczające, żeby zabezpieczyć to, co dzieje się na terenie firmy. Dziś kontrolę w zakładzie przeprowadził także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To jest kontrola, która jako niezapowiedziana ma też ten plus, że żaden przedsiębiorca nie może się do takiej kontroli przygotować. Stąd też te dane, które potrzebowaliśmy, zabezpieczyliśmy. Trwało to kilka godzin, natomiast no, mamy materiał do tego, żeby analizę przeprowadzić dość głębokie. Mimo prób nie udało nam się zdobyć komentarza ze strony zarządu firmy BM Recycling. Prezes przebywa na urlopie, a dyrektor nie chciał się wypowiadać. Podobają Ci się informacje Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.